wrażenie, że moje prace są bardzo trudne do odczytu, bo faktem rzeczywiście są dosyć delikatnie działają. Trzeba się doszukiwać raczej pewnych symboli. Rzeczywiście tak się zdarzyło, że studiowałam we Francji na południu. Miałam przyjemność robić dyplom z bardzo ciekawym człowiekiem, artystą, który się nazywa André Valenzy. I on z kolei pochodził z grupy, którą założyli ze swoimi znajomymi na południu Francji w opozycji do grupy paryskiej. I oni się nazywali Supersurfas. I tam okazało się, że jest oczekiwanie ode mnie, od ludzi mieszkających we Francji, od profesorów, od środowiska. Ponieważ byłam z Polski, oczekiwali ode mnie, że ja im tą Polskę jakoś pokażę. Więc byłam sama bardzo zdziwiona i zafascynowana tym, że to środowisko jest tak jakby też pod wrażeniem prac, które powstawały w Rosji, czyli Malewicza, konstruktywizmu, później Katarzyny Kobro, Strzemieńskiego. W związku z tym to była taka moje tutaj czułam przesłanie, że ja muszę to być w pewnym sensie takim ambasadorem tej sztuki. Dlatego moje prace były w nawiązaniu do unizmu strzemińskiego. Ja wtedy malowałam czerwone kwadraty, żółte, jakieś przestrzenie i to wszystko było bardzo... Właściwie to na tym polegało, że to chodziło o formę, jakąś formę, która przedstawia jednak pewnego rodzaju istotę ludzką i poprzez tą istotę ludzką są emocje, które na nas działają w zależności od kolorów, jakie to ten obraz nam daje. Bo po dyplomie wróciłam do Polski i wtedy jakby wszystko się zmienia. Jest pewien przełom w życiu, trafiam w inną przestrzeń, w inne możliwości ekonomiczno-formalne i no i co, wiadomo, nie mam pracowni, nie mam tych wszystkich moich przedmiotów, którymi żyłam dawniej, tych kolorów. W związku z tym biorę kamerę, która już wtedy była jakby takim początkiem. Artyści się interesowali sztuką wideo, robili sztukę wideo już w latach, wiadomo, 60-tych, 70-tych, ale jakby to za sobą pociągnęło w moim przypadku ewidentnie właściwie sytuacja związana z życiem, czyli brak przestrzeni do malowania i decyzja, że malowanie jest bardzo intymne, bardzo zamknięte i cała moja twórczość do tej pory opierała się na takim egocentryzmie samotni w pracowni. A w momencie, jak przyjechałam do Polski, jakby poczułam, że muszę zacząć działać, muszę się otworzyć, muszą te wszystkie prace zacząć już mówić. One nie mogą sobie tak po prostu widzieć i mistycznie, metaforycznie działać, tylko coś musi się w nich rzeczywiście odbywać i dziać. Pierwsze dzieci, jakie fotografowałam, to były dzieci, które przychodziły do mojego syna i one się z nim tutaj bawiły, albo sąsiadki mi odstawiały dzieci, ponieważ ja jestem artystką, czyli osobą niepracującą, mogę zawsze się zająć innymi dziećmi.
Potem ta sama sytuacja z dziećmi mojej siostry. Było to samo, ona mi je zostawiała po prostu i się nimi zajmowałam, więc jak się nimi zajmowałam, no to je filmowałam. I z czego powstała, ponieważ moja siostra przyjeżdżała tu co roku na wakacje, a mieszka w Nowym Jorku, więc ja te dzieci co roku obserwowałam, co się z nimi dzieje, jakie zmiany poszły, jak one funkcjonują między sobą. No i na zasadzie takiej badaczki, obserwatorki brałam kamerę i oczywiście je tam za każdym razem filmowałam, co jest przyjemne, ponieważ powstała praca, w tej chwili już chyba 10 robię film, krótki epizodzik o tym, jak te dzieci dorastają. Często w swoich pracach odwoływałaś się do ikonografii chrześcijańskiej? Nie, że nie miałam nigdy żadnej takiej sytuacji, ponieważ to nie są aż tak mocne prace w sensie emocjonalnym. One wymagają, moim zdaniem, one wymagają pewnej wiedzy. Jak dodaję pejsy apostołom, to nie jest, prawda, to takie łatwo czytelne, to jak różne symbole dodaję, jak na przykład nazywam dziewicę, kobiety nago, to w zaawansowanej ciąży, tak, ale to jest wszystko w nawiązaniu w ogóle do w ogóle funkcji bogini, co to znaczy, że w ogóle bogini, dlaczego tam jest też taki wątek, dlaczego Matka Boska akurat musi być uznana, jeśli chodzi o dogmaty chrześcijańskie, dlaczego Matka Boska akurat musi być uznana dziewicą, żeby ją można było czcić, prawda? Więc ja dotykam tych tematów, ja je wszystkie jakby punktuję. Ale to nie są prace, no powiedziałabym, tak proste, żeby można było iść i pikietować. Nie jestem skandalistką. Jestem w tej chwili ateistką, ale zostałam wychowana w kulturze katolickiej. Bardzo długo zajęło mi wychodzenie z tej przestrzeni, ponieważ miałam bardzo silne, z dwóch stron, jakby i od strony ojca, i od strony matki, bardzo silne jakby takie fluidy, które do mnie docierały. Muszę przyznać, że bardzo, bardzo mocno one się we mnie zakorzeniły. Byłam inspirowana przez lata, dopóki mój dziadek żył, profesor Stefan Świeżawski, to był teolog, historyk sztuki, historyk filozofii. Dzięki niemu zadawałam sobie tak wiele różnych pytań i jakby odeszłam zupełnie troszkę w inną stronę, ale wbrew pozorom mało ludzi o tym wie, to był człowiek bardzo, to był w ogóle człowiek o poglądach lewicowych. Za każdym razem, jak wracam do Krakowa, jak jestem w Krakowie,
to jednak w tym Krakowie wypływa taki bunt we mnie religijny. I wiadomo, jest tutaj, wychodzisz na planty, idą siostry zakonne, chodzą panowie w sutannach i tak dalej. A ponieważ wiem o tym, że jest religia jest źródłem dużej hipokryzji wśród społeczeństwa, najbardziej chciałam walczyć z tą hipokryzją. Jedna z ważniejszych prac to jest wideo Cztery siostry, gdzie są cztery moje koleżanki, które się przebierają za siostry zakonne i idą w miasto. No i co się wtedy dzieje? To jest w ogóle praca, która powstała też jako taki pewnego rodzaju remake filmu Dziewczyny do wzięcia Kondratiuka. To było coś na zasadzie przeprowadzenia projektu badawczego. Ja tym kobietom, tym dziewczynom poprosiłam je, żeby one włożyły na siebie stroje. Każdej z nich opisałam, kim są i jaka jest ich przeszłość i skąd pochodzą i tak dalej. Miały sobie same wybrać swoje imiona zakonne. No i jakby był taki kręgosłup konstrukcyjny, powiedziałam, że zaczynamy na rynku, później przechodzimy tu, idziemy do tego sklepu, tam i tak dalej. Rzecz była trudna, ponieważ nie tylko, że były cztery siostry zakonne, były jeszcze dwie dziewczyny przebrane w czadory, takie islamskie, i było trzech mężczyzn. Okazuje się, że za każdym razem, jak jednak włożymy jakiś kostium na siebie, jakiś uniform, automatycznie pomaga nam to do zmiany tożsamości. Tylko z dziewczynami. W sensie. Ze mną. Nie wciskać, bo zniknąłeś na jakiś czas z siostrą Renatą. Gdzie by się wyjaśniał? Renatka. Co za dużo, to niezdrowo. Jeszcze raz. No to chlap. Co za dużo, to niezdrowo. No to lub. Prawda? Teresa. Andrzej. Był projekt Rodzina, który się realizował w Krakowie. To też muszę przyznać, był dosyć duży projekt i długi, ponieważ to trwało kilka lat. To było związane też z moim życiem, z tym miejscem tutaj, z tym mieszkaniem. Miałam taką wtedy sytuację życiową, że mieszkałam razem z moim bratem, który był DJ-em, jest DJ-em, młodszy ode mnie o lat 15. I on też można powiedzieć, że w pewną kategorię inności się zapisuje, ponieważ pochodzi z Romów cygańskich i jeszcze dodatkowo jest niewidomy. Mieszkaliśmy tutaj razem i wtedy zaczęła się tworzyć rodzina. I to było troszeczkę też związane z takim remake'em rodziny Andy Warhola. Każdy miał możliwość siebie usytuowania w tej całej konfiguracji. Zatem to był jakby pewien okres czasu, kiedy to drzewo powstawało, prawda? Każdy gdzieś tam siebie usytuował. Chodziło mi o to, że jest coś alternatywnego, innego, które może powstać na zasadzie pewnej adopcji. Udało nam się stworzyć coś takiego, co jest w rodzinach takich typowych, że jest pewnego rodzaju więź i ta więź została. I to jest absolutnie przekład właśnie formy sztucznej, która udała się włożyć w rzeczywistość. Nie wszystko było takie kolorowe, nie wszystko jest takie kolorowe i z jednym człowiekiem na przykład, który grał bardzo ważną rolę w tej rodzinie. On był traktowany jako ojciec w tej całej genealogii. No ojciec się wycofał, jakby ojciec nie wytrzymał. Dla niektórych ludzi okazuje się ten projekt, który dla mnie był projektem, okazuje się, że był pewnego rodzaju mocną rzeczywistością. Fanshon to jest słowo wymyślone dla celów projektu, bo to jest jakby fashion. Tak, to jest fashion, to jest fanshon, to jest imię kobiety i fanshon to jest chustka,
w jakimś tam stroju kurpiowskim, gdzieś to znalazłam, że się tak nazywa, w stroju kurpiowskim, chustka na głowę, nazywa się fanchon, tylko pisane przez FZ. I w związku z tym fanchon to jest nazwa wymyślona przeze mnie, nie ma żadnego związku z muzułmańską chustą. Ale ponieważ ten projekt dotyczył właśnie wielu różnych poziomów, czyli też tej kobiety, czyli imię kobiety, fanchon, czyli kobieta, co to znaczy, że dlaczego kobieta ma nosić tą chustę, co to dla niej znaczy, sprawa kulturowa i religijna. I ponieważ nie jestem w tej kulturze, nie mogłam być w tej kulturze, bo mnie nie dopuścili do tej kultury, te kobiety nie chciały ze mną współpracować, nie mogłam tego doświadczyć, więc musiałam to potraktować jako pewien, tak jak mamy stosunek do mody, czyli jako pewnej rzeczy, którą się ma na sobie, dekoracyjnej. Mając w oczach te chusty islamskie, chodząc po Krakowie, cały czas napotykałam się na chusty, na welony zakonne. Dlatego pomyślałam sobie, że jest to fajny moment, żeby to ze sobą jakoś złączyć. Ja poprosiłam taką jedną z tych zakonnic, żeby ona upinała ten welon, traktowała jak swoje włosy. Więc to jest właściwie takie bardzo sensualne dotykanie tego welonu. I na tym w sumie to wideo polega, że ona dotyka ten welon i sobie tak go upina, tak go dotyka, tak jak my się czeszemy, jak my robimy fryzury swoje. I to było bardzo miłe, bo ona jakby tak rzeczywiście tak się z tym welonem już utożsamiła, że ona go tak czuję, jakby to były jej włosy, więc to było dużo prostsze niż praca z turczynkami, które są bardzo zamknięte, nie dopuszczają. Kilkakrotnie miałam sytuację, że kazały mi zniszczyć negatywy, więc kilka razy chciałam się zaprzyjaźnić z nimi i poprosić, żeby mi pokazały, jak to wygląda. Więc no nie doszło do tego, bo to jest też dla nas kobiet bardzo ciekawe, bo to najpierw trzeba zrobić specjalną fryzurę, potem upiąć jeden czepek, drugi czepek, no i teraz w zależności od tego, jaką masz rolę, czy jesteś żoną, czy babcią, czy bardziej jesteś dewotką, czy mniej, inaczej upinasz ten welon. To jest bardzo ciekawa kwestia. Jak widzę, że jest jakby indywidualna potrzeba dowiedzenia się czegoś o mojej sztuce, wtedy mam przyjemność rozmowy o tym. A tak mam wrażenie, że moja sztuka nie jest taka prosta i nie ma takiego łatwego dotarcia do widza.